Witam Was, moi mili. Wszyscy znajdujemy się na Podlasiu. Tam jest znak. Słabo trochę widać, ale ja też nie będę tam chodził przecież tak. Ale moje murzynki kochane lubią chodzić do kołatyki przy domu. Lewe, prawe. A więc 43,2 to jest 45 sztuk gdzieś tak jakoś w tej klatetce. Dobra, jedziemy z tym, zobaczymy. Dobrze, bo jedna klatka. Pszt. 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 Hej, wyłazić. Pszt. O, ten jeden to przygniotuje go. Ocknie się czy nie? Już nabiera formy. No i... niecałe 2 kilometry tutaj. Prosto w budy. Przybliżę trochę. No. Mają rytm? Mają. Ale dzisiaj jest tak zimno. Tak niefajnie. O, mówię. Na Podlasiu jesteśmy. One muszą tam iść. Za te brzuski. One, o, oddalę. Zobaczycie, co one robią w domu. O, tak chodzą w domu. O. To jest nienormalne. Wasz szwanc czerwony. One, o. I patrzcie, patrzcie. O, myk. I jeszcze raz. No i nie da się ganiać. Nie da. Nie da się ganiać i koniec. Już odstawiłem ich beka i wszystko i na pszenicy samej z jęczmieniem. I one tak o, niby że odrobaczone były, ale to nie powinno im przeszkadzać. To nie odrobaczenia tak stają w miejscu i kręcą o. Co one robią? Co one robią? I to samo w domu. Ja nawet się nie zdziwię, jeśli nie przyjdą, bo z takiego kółka jak chodzą, to one będą szły do góry i będą spadać. Będą szły do góry i będą spadać. A tutaj to się zaczęło siać coś. Zostaną same jasne i tyle. A. Widzicie? Cyk, cyk. Zaraz będą w ziemi. Nie da się ganiać. O. To jest kółko. O. A tu już jest ziemia. O. Idzie jastrząb. O, to jest słabo, strasznie widać. Może przetrę tą kamerkę. No, przetarłem to niby palcem, ale to nie pomogło zbytnio. Jak docinają? One o, i stają w miejscu. Nie da się ganiać. Nie da się ganiać, bo nerwica bierze. A więc, czy przyjdą, czy nie przyjdą, to mi bez różnic. Wypiłowały kawał drogi. Wypiłowały kawał drogi. I wracają się tu. One chodzą dopiero 5 minut. Ale może im coś znajdzie do tych buf. Przysięgam Wam, już nie czuję ręki. A, o. Tak chodzą. Nie no, za daleko dzisiaj. No nie czuję palców i nie wiem jak na tej kamerze cokolwiek ustawić. O, one. O. Przed sekundą jak były wysoko. A teraz. Nie da się ganiać, moi mili. No to 2 kilometry dla nich to. Nie powinno być problemu.
się przerzucę na same jasne i problem zniknie, bo i nerwica człowieka bierze. Dopiero co chodzi pięknie przecież, tak? I statkiem się ścinkowało i to, a teraz no nie dogonisz, bo nie ma takiej opcji. Nie ma fizycznie możliwości dogonić się, jeśli one idą parę kółek do góry i spadają i odbijają się od ziemi. Tutaj to wiadomo, że w nowym miejscu to one trochę złapały drygu. Ale przy domu to dookoła tyki. Dosłownie po czubku dachu i jeżdżą. Wasza strzela tam. Ocknął się czy nie ocknął się? Gdzie one są? Jakoś tam jak ten telefon trzymam. O, tam chodzą. No i co? I to jest wysoko. Idą w budy. Dobra, jedziemy gdzieś tam dalej. Pauza. O, jeszcze tutaj wam dobra. Wrócił się z powrotem tutaj. Gdzie one są? Tutaj gdzieś. Nie wiem, czy je widać. Tam są. I co? I można latać? Można. Dobra, jadę do domu. Ręce tak zmarzły, że nie czuję. Mówię, Podlasie. 2 kilometry. No może nie, może być trochę mniej, nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale tam są. Stanę gdzieś tam dalej i złapię z drugiej strony. Do usłyszenia. Teraz wam dogram. Wiecie, jak koło siebie mam taką linię kolejową. Nasyp. Tutaj będę widział właśnie i w drugą stronę i w tą stronę. Mój dom tam jest z tyłu. Dalej. Tak. A gołębie już tutaj są. Nie wiem, czy je widać. Widać. Już przychodzą w stronę domu. I co? Można chodzić? Można. Tam już gdzie te czubki dachu widać. One już, już są nad domem. O. Tutaj mieszka Tadek z tyłu. Tam gdzie te żółte budynki widać, to u mnie właśnie. One już są tu. O. Jak zjeżdżają? Nie wiem, czy będzie widać. O. Ale że im trochę do głowy dojdzie. Spadają jak kamyki. O, 2 km 7 minut. No trochę długo. Ale dobra, jedziemy do domu. Kurde, ja zapomniałem, a nie ten. Nie otworzyłem zaciągu. Co one robią? No. Teraz trzeba to poprzepędzać tutaj i zobaczyć. Dobra, pauza. O, dalej, bo za blisko jest, dobra. Nie wiem, murzynów jest dużo. Ten czarny toplerek przyszedł. Nie widzę w ogóle czerwonego waszańca. Pewnie zaraz dojdzie. Poczekamy, zobaczymy, tak? Chyba, że u sąsiada na dachu siedzi. Nic tam nie ma. Dobra, te zamykamy. Otworzymy tamte. A, budzie wam pokażę. Ludzie nic nie ma, są jaśniaki tylko. O. Wyszplątane trochę. O. W miarę agalancie mają teraz. No, tam to czerwonego nie ma, ale jakoś zbytnio. Posprzątałem już trochę. Tak w miarę poogarniane. W dzienniku też wyszplątane. Nawet wczoraj sprzątałem, wchodzę do domu, a żona mówi: ja wiem, dlaczego ty wysprzątałeś. Ja mówię: no dlaczego? Bo wczoraj oglądałeś, jak pan posprzątał, a ja u Andrzeja oglądałem, jak on tam wysprzątał. Ale się śmiałem, aż do Andrzeja zadzwoniłem i mu mówię: taki, żeśmy się pośmieli trochę. O, posprzątał, no to jest fakt. Co, jak wycieczka się podobała, co? A tak średnio jestem z tej głębi zadowolony.
Jejku, jejku, Krzysiek, po co ci to było? Trzeba sobie kur kupić, byś już miał jajko. Dziadka mam na prosicu. Tam miał ze 30 kur. Kury sprzedał wszystkie, bo to jajka są tanie, a pszenica droga, mówi to. Gdzie to? A gołębi ponad 300. Co tam? Ale kury skasowa, bo jajka tanie, a pszenica droga. No i to jednak te nasze hobby, to jest nasze hobby, tak? Poczekam jeszcze chwilę, wypalę dwie fajki, zobaczymy, czy wasząc się zjawi, czy nie. Ma jeszcze czas, bo on to kilka razy już go wywoziłem i tak właśnie on raz to przyszedł chyba po 4 godzinach, czy po 5. Zobaczymy dzisiaj. A tak, tak, kurde, zobaczymy, co z wami będzie. Zaczyna to mnie coraz gorzej denerwować. Jasne, po oblatunku ponad 60 jest. Ponad 60 jazd. Dwoje co tylko zdechło. O, tutaj miała być wylot belgijski, one sobie zrobiły półkę. A tam, taka to robota. Tam jest jasny wylot. Ja się go pogonił, jak przydzwonił w dach. Skrzydło wisi, przyniosłem go, wrzuciłem do budy. No nie mam serca porządku z nim zrobić, ale trzeba będzie. Trzeba będzie. Tu jest Budapeścik łapany. Też powinien łeb urwać, bo jak go złapałem, to on czkał. Czkał, ale profilaktykę przeszły teraz i trochę mu przeszło. No ten kał taki jeszcze nie jest za elegancki, ale już jest teraz lepiej. Faktycznie może te deski bym im pozakładał z przodu od czoła, bo tak to one siedzą w tym. Chociaż może te atki bym im popostawiał. Te kratki są fajne, nie chodzą się, nie marzą w tym, bo już jeden murzynki też wyleciał. Teraz widzę, że już następny łazi, cała kita. Ha! Panowie, jest baszmat, jest i murzyn. I to jest ten murzyn, chyba ten słabszy jeden. O! Jak, o! Co go przygniotł w tej klatce. O! Jest murzynek. Jest i wasz fanczyk. O, zaraz i zliczę. Powinno być 43 murzyna, bo kolory to jest ton, widzę, że są. No, po liczeniu. I nie wiem, jak to się stało, ale murzynów było 43, 45. Jak ja ich wrzucałem do klatki, to ja ich nie liczyłem wszystkich. Nie, to jest wszystko na moich skówkach. Może ten? Jeden? O, i na kicie siedzi. To jest kurwa gołąb. O. Ale tamtego kiciarza co nie ma, to on wykorące był. Więc nie wiem, ale tak jakby dwoje przyszło. O, Tadzio goni. O, ale mu chodzą. Zaraz będą nade mną. Dobra, pauza. Dobra. Masz, stoi. One teraz będą biły jeszcze w dachu. A ja wyrobię spokojnie. Się nic nie dzieje. O, tatka tam kręca. Ale też mu idą, o, na krótkie kółko już, o. I schodzą. Co z tymi gołębiami się, teraz dzieje? Tam pojedynek kupa. Oni tu, o. A moje, o. Jakby mogły, to o ziemię by się pozabijały. O. Nerwów szkoda na to. Jaszczur jest potrzebny. Tamte pięknie. O. To idą kawał od domu. O. Idą do góry. A te dziadostwo? O. Ja tak chodzą. Lewe, prawe. Idziemy do samej ziemi. Fakt, że tutaj jaszą pie bije. Ostatnio to tłuk. Ale to nie zmienia nic, tak? O.
ale zaraz dogoni do mnie, a ja sobie mogę gonić. O, tyka stoi, one są nad tyką, chodzą. Wymęczone już dzisiaj. To jest ciągło się, jeszcze rano przecież się ganiałem i trochę mnie nerwy już wzięły na to wszystko. A więc wycieczka. Jeszcze i to jasne mi zepsują. O, ja sobie dam z wami radę, spokojnie. Tady cię drze, to jest wariat. O, a te o. W ogóle się nie chcą podnieść. One są tak wakacyjne, latanie. O, pszenica w tym, no tu jest tyka, one o. Około tyki, one o. I tak one się nie przyjmują wcale. One gdzieś to mają. Już ich nie ma. Już ich nie ma, tłuką się tam w dachu. Jasny siedzi i perłowa. Ale o, myk. A dużo ludzi narzeka. Ja nie będę narzekał. Ja sobie z nimi radę dam. Pierwszy tydzień, jak zaczęło je tak brać. O. Za dużo tu sąsiadów, jakbym złapał płytę jakąś, bym ich moment tutaj podniósł. Dobra, zostawię tą tykę, niech chodzą sobie z pół godziny i niech nabierają siły. Mogą sobie kręcić lewe, prawe, wy około budy, zobaczymy. O, tyka, gołębie, tyka, gołębie. Czy one się przyjmują? Nie. Nie przyjmują się tym wcale. O. Dobra. Jutro znów wycieczkę zrobimy, ale już nie będę nic nagrywał. Może jeszcze trochę dalej. Tutaj to 7 minut już przyszły, to tak. A może we drugą stronę. Na wycieczkę je zabierze. O, zobaczymy. Dobra, tyle u mnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Takie wielkie to są, tak? Co tam lata? Takie wielkie, duże, czarne. Jak wygląda na spinosa? Nie wiem, nic nie widzę. O, to to. Gdzie? A, wroma tu, o. Wrąsko. Dobra. O. No i doganiało się do ścinki, było pięknie. A teraz nie można wypędzić z dachu. Bo one o. Natyką sobie. Lewe. Cyk. I pach. O. Jedno. Drugie. Jeszcze raz. O. I w samą ziemię. Jeszcze raz. O. No już tam nie mają gdzie wysunąć. Musi z ziemia. To kawałeczek do góry. O. I one tak latają. O, lewe, prawe, lewe, prawe. Teraz idą w tą stronę na prawe. O. Jakby chodziły na prawe, to pół biedy. O, i od razu się podnoszą, tak? No ale tatka chodzą na lewe. A one o, już kombinują. O. I na prawe. O, chodzą na prawe. Oddalę trochę. O. Chodzą na prawe. Zaraz rzucą na lewe. I na prawe. Muszę je mocno gonić. Co ten Tadek się drze? Co się drze? O, ja go też widzę. O, lewe, prawe, lewe, prawe.
a teraz chodzą mu na lewe. O, a te? Te to chodzą w cały świat. A, nie, trzeba sobie do głowy brać. Spokojnie. Wszystko przyjdzie z czasem. O. Ale jak gołębie widzą, to się ja podnoszę wtedy, tak? O! I tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, no jeszcze, pięć, no już, jeszcze rzucam. A tu o, ci ptaszor wielki, a one, o, tutaj się trochę rozbryzgła. Dobra, szkoda czasu i nerwów na to. Trzeba to jakoś przetrzymać trochę. Może im przejdzie. O. I wkręcają się w dachy. A tutaj zobaczcie co lata. O. Oni się boją, mówię, deniaszom ich tak tłucze tutaj. Oni już chodziły ładnie, to dwa razy czy trzy razy przyszedł i one tak w ogóle się boją teraz z dachu wyjść. Ale ja ich nauczę. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.